Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, widzę was stale jako małe dzieci, prowadzę was, nie porzucając, gdy błądzicie. W tych chwilach widzę dusze, które cierpią z powodu ręki samego człowieka. Wyjaśniam ludzkości stopień mojej miłości do moich dzieci, nie po to, aby je przestraszyć nadchodzącymi wydarzeniami, ale aby je ostrzec i aby przebudziły się teraz, zanim będzie za późno. Moi umiłowani, jak wiele udzieliłem wam, abyście zmienili swoją drogę. A im więcej wam daję, tym bardziej się ode mnie odwracacie. Uważacie upływ czasu za coś normalnego, a nie zatrzymujecie się, by dostrzec grzechy czasu, które ciągle stają wam przed oczami. W inteligencji człowieka zagnieździła się ciemność, spowodowana przez zło, utrzymująca was w stanie duchowego zaślepienia, aby w ten sposób spowodować ślepotę i aby inteligencja, rozum i myśli nie były w stanie wyjaśnić tego, co do was przychodzi. Moi ukochani, w tych chwilach demony zapanowały nad całą ludzkością, nie szanują nikogo, raczej wtargnęły do was, aby zaatakować was z całą swoją furią i sprowadzić was na manowce od mojej woli, podkopując pracę, którą powierzyłem każdemu z was, ponieważ słabość tych, którzy są moi, jest siłą dla wroga. Zło bierze słabość tych, którzy są moi, bierze nieczułość, bierze pychę, bierze wolną wolę i prowadzi was do działania zgodnie ze swoim kaprysem, aby się rozwijać. Moje dzieci mają moją ochronę, ochronę mojej matki i wszystkich jej opiekunów i orędowników, a ja, który jestem nieskończoną miłością, szanuję ludzką wolność, patrząc jak raz po raz upadacie, nie będąc dla was motywem do ponownego rozważenia. Umiłowani, już przeżywacie ucisk, a wciąż go nie widzicie. Zdolność rozumowania weszła w stan wegetatywny, który popycha was do podejmowania złych decyzji w oczekiwaniu na lepsze czasy, a te czasy nie powrócą, dopóki mój Kościół nie przejdzie przez tygiel i nie powróci do mnie, tak jak ja tego pragnę, czysty, schludny, kochający, będący zwierciadłem mojego dzieła. Gorąco wzywam moje dzieci do zjednoczenia się w moim sercu, do tego, aby nie oddzielać się, ale zjednoczyć. Aby nie wchodzić w konflikty, ale umacniać jedność. Kiedy ciało pozostaje chore, jakikolwiek wirus, który mnoży się wokół niego, atakuje ciało, tak też i w duchu, kiedy podział i interesy przenikają ponad moją wolę, zło przenika z siłą, aby rozdzielić, podzielić, ponieważ korzystniej jest walczyć osobno przeciwko tym, którzy są moi, niż kiedy pozostają zjednoczeni. Z powodu tego wołam i proszę moje wierne narzędzia o posłuszeństwo i prawdę. Te chwile są chwilami zamętu i kto nie głosi prawdy, nie jest moim narzędziem, lecz sprzymierzeńcem zła, które sprowadza ludzi z kursu, przynosząc ciemność, a nie światło. Powołałem wielu, ale niewielu jest wybranych. W zamieszaniu, w którym będzie żył mój lud, powstaną ci, którzy przemawiają w moje imię. Tylko i wyłącznie ci, którzy głoszą przeciwko zgubie, nazywając każdą rzecz jej prawdziwym imieniem, tylko ci są moimi wybranymi. Mój ludu, modlitwa nie może maleć, módlcie się za mój Kościół i za nadchodzące wydarzenia. Módlcie się, aby moi sprawiedliwi nie zginęli i zjednoczeni prowadzili walkę ze złem. Mój lud posiada mojego ducha, który go prowadzi. Tylko, że jeśli ten lud stał się światowy, to tylko ci, którzy zdystansowali się od tego, co światowe i grzeszne, usłyszą głos mojego ducha. Umiłowani, moje słowo jest takie samo jak wczoraj, dziś i zawsze. Nie zmienia się w zależności od okoliczności.
zapraszam Was do modlitwy za instytucję mojego Kościoła. Wzywam Was do modlitwy, aby światło mojego Świętego Ducha oświeciło Was. Bądźcie waleczni, nie oddzielajcie się ode mnie, bo ciemność posuwa się skokami w kierunku ludzkości. Nie ignorujcie próśb mojej matki, powierzyłem mój lud mojej matce. Plaga zbliża się bez granic, które ją zatrzymują. Zwróćcie się do mojej matki. Mój ludu, ciemność oddala was ode mnie, to co wydaje się być moją wolą, nie jest nią. Bądźcie rozsądni i zachowajcie czujność duchową. Umiłowane dzieci, w nieskończoności mojej miłości każdy z was, moi wierni, jest światłem, które wznosi się z ziemi i jasno świeci. To jest właśnie moja miłość, której szukam nieustannie jak żebrak od serca do serca. Moi umiłowani, proszę was, abyście towarzyszyli mi będąc moimi Cyrenejczykami w tych chwilach ludzkości, w których nieprzyjaciel duszy wykorzystuje duchową ignorancję dusz, aby sprawić, że potkniecie się raz po raz, aż nie będziecie w stanie się podnieść. Mój krzyż jest krzyżem ludzkości, w każdej chwili jest cięższy, zanim nadejdzie oczyszczenie, tak jak był przed dojściem do Kalwarii, gdzie dokonała się moja miłość do ludzkości, moja miłość do wszystkich, nie do niektórych, ale do wszystkich. Moja miłość nie wyklucza, ale obejmuje każdego człowieka, nie wykluczając nikogo. W każdej chwili widzę was i przechodzę od miłosierdzia do miłosierdzia, aż sam człowiek nie daje sobie już możliwości, z powodu swojej wolnej woli. Umiłowani moi, jestem tym, który wczoraj przybył jako cichy baranek, aby być pożartym wśród szyderstw i plucia. Ludzie, którzy dziś mnie wiwatują, jutro będą tymi, którzy wydadzą mnie w ręce wroga. Zostałem wydany prawu, a w tej chwili mój lud zostanie wydany przed szatanem energii atomowej. Ludzie będą się nawzajem okaleczać i niszczyć. Ludzkość stworzyła broń, z powodu której mój lud zginie bez obrony w rękach dzisiejszych Herodów. Mój ludu, dokąd zmierzasz, podczas gdy twoje dzieci pożerają się nawzajem? Ludu mój, dokąd zmierzasz, skoro ja mieszkam z moim Duchem Świętym w każdym z moich dzieci? W tej chwili oczyszczenia potrzebuję, aby każdy z was oddał się mi, abyście w pełni świadomości pokonali tę próbę. Dzieci, zbliża się wielkie prześladowanie z ręki Antychrysta, a wy nie jesteście tego świadomi. Ludzkość będzie ubolewać nad jego okrucieństwem. Zwolennicy Antychrysta będą polować na moje dzieci, aby wszczepić im mikroczip. Będziecie prześladowani przez tych, którzy odrzucili moje słowo i sprzymierzyli się z Synem Ciemności. Dzieci, wyznawcy Antychrysta, będą was szukać, aby was zapieczętować i zmusić was do odwrócenia się ode mnie, ale wy nie dajcie się zwieść, trwajcie w wierze we mnie i ufajcie mojej woli. Pokutujcie zanim nadejdzie ta chwila. Nie zatrzymujcie się, idźcie drogą prawdy i miłości. Umiłowani, módlcie się bez przerwy, karmcie się z mojego ciała i mojej krwi. Módlcie się za instytucję mojego Kościoła, opętaną przez zło, które atakuje ją od wewnątrz. To zło jest tym, co przeszkadza jej w sprawowaniu rządu z pełną wolnością. Umiłowane dzieci, mój ukochany ludu, człowiek przynosi swoje własne oczyszczenie. Nic nie dzieje się przed swoim czasem, wszystko ma swój czas pod niebem. Wszystkim rządzi moja wola i moja wola pozostaje w ciągłym obrocie miłości do was, znajdując niewiele dusz świadomych chwili, w której się poruszacie i ku której zmierzacie. Sodoma i Gomora zostały ostrzeżone, jak bardzo będziecie cierpieć, jeżeli nie będziecie posłuszni mojemu Ojcu. Dzisiejszej ludzkości wskazuje przyczyny i skutki złego wykorzystania wolnej woli poprzez ten mój instrument, mojego proroka.
Ten, kto ma uszy, niechaj słyszy, a ten, kto nie ma, niechaj oczekuje tego, co nadchodzi, lament z lamentem i biada. Ale wszystko będzie zależało od ręki i woli samego człowieka, przed którym przybyłem i nie zostałem rozpoznany. Umiłowane dzieci, moja miłość pozostaje uważna na każdego z tych, którzy są moi, tych, których wzywam do przyzywania mojej matki, pełni łaski, orędowniczki ludzi, świątyni i przybytku mojego świętego ducha. Moja matka, w której mój lud znajdzie schronienie w chwilach bólu, moja matka, która pozostała u stóp mojego krzyża jak ci, którzy mnie naprawdę kochają. Umiłowani moi, usłyszycie prawdy wam nieznane, miłość moja nie może ich powstrzymać, bo zbliża się chwila. Tylko z ręki mojej matki odnajdziecie mnie na nowo i będziecie nadal moim ludem, tym wiernym ludem, który tak bardzo kocham. Błogosławię was, wzywam was, abyście nie odrywali się od mojego krzyża odkupienia, abyście się wzajemnie miłowali i nie gardzili tym, który wzywa was do dobra. Bądźcie lampami, które towarzyszą mojemu Kościołowi w każdej chwili modlitwą, pokutą i postem. Odwróćcie się od tego, co światowe i wejdźcie w tajemnicę serca, gdzie mnie znajdziecie i będziemy jedno, jak Ojciec mój i ja jedno jesteśmy. Kocham was, Jezus.